Dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam w kolejnym komentarzu narodowym. Szanowni Państwo, oczywiście zachęcam standardowo do jego udostępniania, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy. I także, jeśli uważacie, że to co robimy jest ważne i potrzebne do wspierania finansowego naszego kanału. A dzisiaj będzie, w ogóle będzie teraz kilka komentarzy narodowych, bo się trochę zadziało w ciągu ostatnich kilku dni. Więc zacznę od takiej najbardziej gorącej sprawy tą gorącą sprawą jest z pewnością jest z pewnością to, że doszło do zatrzymania do, do zmuszenia do lądowania. Samolotu, który leciał zatem do Wilna, samolotu linii Ryanair na Białorusi. Ten samolot wylądował w Mińsku, bo miał mieć na pokładzie bombę. Przy okazji zatrzymano, jako przy okazji, ale prawdopodobnie to było głównym celem, zatrzymano jednego z tak zwanych białoruskich opozycjonistów czyli niejakiego Ramana Protasiewicza. I proszę Państwa, no zaczęła się od tego cała eskalacja konfliktu wokół Białorusi: sankcje, wydalanie dyplomatu, również były akcenty komiczne, takie jak. To, co Państwo widzieliście, ten krzyk, niektórzy to nazy nazywali złośliwie krzykiem pterodaktyla, to niejaka Jana Szostak, taka lewicowa białoruska aktywistka, który, która tutaj ma. Również jak, jak można znaleźć w internecie różne zdjęcia ze wsparciem strajku kobiet z, z, z polską flagą na, na tęczowym tle i tak dalej. To było na konferencji jak widzieliście Państwo w tle Roberta Biedronia, więc ta lewica protestuje przeciwko zbrodniczemu reżimowi Łukaszenki. Na pewno, no myślę, że gdyby panią Janę wysłać na Białoruś, to mogłyby na przykład wylecieć wszystkie szyby w Pałacu Prezydenckim w Mińsku. Ale myślę, że nie warto eksperymentować, chociaż z drugiej strony, może białoruski przemysł szklarski by na tym zarobił. Ale wiecie Państwo do rzeczy, bo ja nawet nie poruszyłem meritum sprawy, natomiast ten. Te akcenty humorystyczne czasem dobrze poruszyć, zanim się przejdzie do spraw poważnych. No, tak jak powiedziałem, został, został ten samolot linii Ryanair, ale samolot, co ważne, będący własnością spółki zarejestrowanej w Polsce i mający polską, Rejestrację. Rejestrację SP, która się od tych, z tych literek zaczyna, i to oznacza, że jest to samolot zarejestrowany właśnie w Polsce. No, zosta, był użyty pretekst w postaci tej bomby. Został on posadzony wręcz z użyciem miga białoruskiego. Lotnictwa wojskowego, no i oczywiście straszny. No, zrobił się koło tego straszny szum, bo no, jak to Białoruś śmie zatrzymywać człowieka, który prowadził u nich działalność antypaństwową. Nie wiem, czy to, zatrzyma, czy to posadzenie tego samolotu było sprokurowane, czy nie. Jednak wszystko wskazuje na to, że była to dobrze przemyślana operacja Białoruskich Służb Specjalnych, w zasadzie należałyby się pochwały, bo nasze służby, no w porównaniu właśnie chociażby z naszymi służbami, no to Białorusini, jak widać, są bardzo skuteczni, bezwzględni, oczywiście bezwzględni, bo, no ale skuteczni. Pytanie, czy zatrzymanie jednego protasiewicza, który też nie jest aniołkiem, o którym za chwilę, o czym za chwilę, czy zatrzymanie jednego protasiewicza było tyle warte, czy to, jest, czy to nie jest po prostu przypadkiem element jakiejś tam większej całości? Ja bym podejrzewał, że jest to element jakiejś większej całości, bo w sensie takim geopolitycznym. No to dla wszystkich misjonarzy demokratycznych na, na Białorusi to jest dramat, tragedia. Bo, proszę Państwa, niestety te sankcje, to co teraz nastąpi, na siebie już następuje, oznacza tylko jedno. Oznacza to, że Białoruś będzie lądowała coraz bardziej w objęciach, w objęciach Moskwy. E, natomiast jeszcze tylko chwilę o Protasiewiczu. No, Protasiewicz twierdzi, że no, mówi, że tu czeka go kara śmierci, że, że jest przerażony, tak mówił, kiedy go wyprowadzano z tego z tego e, samolotu. E, no, on był jednym z tych autorów kanału NEXTA na telegramie. Który to kanał w zasadzie koordynował te zamieszki, próbę obalenia Aleksandra Łukaszenki, która miała miejsce latem ubiegłego roku. No i, no i proszę Państwa, tenże protasiewicz, no potem pojawiły się informacje w miarę szybko zdementowane że miał nagle prawda, dostać problemów z sercem, że ma znajdować się w szpitalu? Pokazano film, gdzie no, jak widać ma się w miarę dobrze, więc, więc podejrzewam, że akurat ta wiadomość o szpitalu była taką kolejną prowokacją. Natomiast kim jest to ten Roman Protasiewicz? Otóż w 2014 roku Roman Protasiewicz pojechał jako ochotnik na Ukrainę, by wziąć tam udział w tak zwanej operacji antyterrorystycznej przeciwko ludności Donbasu. Zaprzyjaźnił się z liderem neobanderowskiego sojuszu narodowego Igorem Guziem. I Guź jak to y, informacje są y, takie, takie podawane, że ten guś zwerbował go do batalionu Azow, do, do tego batalionu banderowskiego, neonazistowskiego i był nawet, w 2015 roku miał być Protasiewicz nawet, zastępcą dowódcy do spraw łączności drugiej kompanii uderzeniowo-szturmowej batalionu. No, i potem, parę lat później, Protasiewicz pojawia się jako uchodźca polityczny w Polsce zimą 2020 roku. No, jak widać, może tu kontakty też z banderowcami, do których jeździ chociażby pani marszałek Gosiewska. Pomogły w tym. No, zdaje się, że Protasewicz się przeniósł za górę białoruskich opozycjonistów, czyli panią Cichanowską, do Wilna, dlatego tam leciał z Grecji. E, no, natomiast, jak wiemy, nie doleciał. E, no Dla mnie, jeżeli, jeżeli ten człowiek rzeczywiście służył w, w batalionie Azow, to, to nie wymaga komentarza, bo po prostu no, są. E, to pokazuje, jakie środowiska są teraz wspierane w, w walce z Aleksandrem Łukaszenką, który nie jest świętym Mikołajem, ale no to, to jest, to nawet jeśli przyjmiemy te najgorsze mity, takie o Łukaszence, to to jest w najlepszym razie wyganianie, Czarta Belzebubem I to, i to, a może nawet i czymś gorszym, ponieważ to te środowiska, właśnie takie banderowskie i, i, i takie, takie skrajnie nacjonalistyczne, prawicowe, mogą nam zaszkodzić, jeśli by dorwały się do władzy na Białorusi. To są, to są środowiska, które po prostu my też my też powinniśmy zwalczać. No, w reakcji oczywiście nazwano to, że to jest powietrzne piractwo, akt terroryzmu państwowego. No ja powiem tak, no, jeśli no, jest to pewien zgrzyt. Jest to pewien poważny zgrzyt, natomiast z drugiej strony, no, każde państwo ma prawo do swobodnego dysponowania swoją przestrzenią powietrzną, i tego kwestionować nie można. No, a że, prawda, trafiła się okazja przydybania jakiegoś opozycjonisty, mówię, tylko. Pytanie w co Gramińsk, bo to się z punktu widzenia ekonomicznego, politycznego biorąc pod uwagę jakie teraz sankcje zostały nałożone, że mają zostać nałożone kolejne sankcje gospodarcze, że jest zakaz przylotu do Unii Europejskiej już jest dla białoruskich linii lotniczych, że jest zakaz, że jest rekomendacja, żeby omijać białoruską przestrzeń Powietrzną, że będą sankcje również wobec przedstawicieli władz białoruskich, to ta operacja chyba się nie udała, aczkolwiek może być taka warstwa, że my po prostu o czymś wszyscy nie wiemy, o jakimś drugim czy trzecim dnie. Albo też mogłaby być to po prostu prowokacja, mająca pogłębić uzależnienie Białorusi od Moskwy, i to pokazuje, jak my, poprzez te to zaangażowanie w krzewienie demokracji na Białorusi, przegraliśmy relacje z tym państwem. Jak bardzo jesteśmy, jesteśmy niesuwerenni w, tej, w tych relacjach z władzami z władzami w Mińsku i co myślę również ważne, no to, no to mówię, to jest pogłębienie pewnego procesu, no tutaj jeszcze, mówię, widzę, że, że jest jakaś taka bardzo duża determinacja w Mińsku, żeby pójść na zderzenie, bo wydalono jeszcze łotewskich dyplomatów i to za co? To cały personel ambasady Łotwy w Mińsku. Otóż chodzi o tak zwany państwowy wandalizm. Widzicie Państwo, wszystko jest państwowe. Piractwo jest państwowe, terroryzm jest państwowy, wandalizm też jest państwowy. Yy, otóż chodzi o podmienienie flagi Białorusi, która jest eksponowana w Rydze z racji tego, że są tam teraz Mistrzostwa, mistrzostwa Świata w hokeju. Na lodzie, w którym zresztą Białoruś no, zawsze wysoko stała, i sam Aleksander Łukaszenka jest wielkim miłośnikiem tej dyscypliny. Mianowicie podmieniono tą flagę oficjalną białoruską, tą zielono-czerwoną, na biało-czerwono-białą, na tą flagę. Na tą flagę opozycyjną. No oczywiście Łotwa, jak to bywa w dyplomacji, nie pozostała dłużna i wydaliła z kolei cały personel ambasady Białorusi. No więc tutaj mamy no, dwa wydarzenia, w których tak naprawdę jest wiele słonic. Jest wiele hałasu o nic, natomiast to będzie szkodliwe na pewno dla Mińska, ale w sensie geopolitycznym, nawet dla tych, którzy by chcieli wciągnąć Białoruś w zachodnią orbitę wpływów, to, to jest jeszcze gorsze. To jest samobój. I myślę, myślę, że jeśli o coś tu chodzi poza zatrzymaniem tegoż tam przyjaciela banderowców jakim jest Roman Protasiewicz, no to, no to być może jest to gra po prostu na to. Jest to albo prowokacja służby rosyjskich, albo jakby działania takiej twardogłowej frakcji w obozie Aleksandra Łukaszenki. Tak bym wnioskował. Ja tutaj nie będę mówił, że no, Łukaszenka jest wspaniały teraz, teraz natomiast bez wątpienia jest skuteczny, bo w porównaniu z tym, że nasze państwo takich właśnie zadymiarzy różnych nie potrafi przez kilka lat w ogóle osądzić i doprowadzić do porządku, to widzimy, że, 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 że na Białorusi jest to, jest to możliwe. U nas pewnie jeszcze długo nie będzie możliwe, tym bardziej, że przecież nasi kodziarze, nasi opozycjoniści są najwyraźniej finansowani z tego samego źródła, co tacy ludzie, jak Protasiewicz, jak, jak czy Swiatłana Cichanowska, znaczy od różnych Soroszów, i tym podobnych ludzi, więc to im daje, to im daje niewątpliwie. Immunitet. Natomiast to, że my tutaj właśnie odgrywamy taką rolę adwokata białoruskiej opozycji, no to powoduje, że to powoduje, że no, tracimy przełożenie w jakiejkolwiek kwestii chociażby właśnie tej polskiej, polskiej mniejszości że no, już zacietrzewienie też władz białoruskich poszło tak daleko, że, że z tego, co donoszą różne media, mają być, mają być ścigani również i kombatanci Armii Krajowej za kloryfikowanie nazizmu. Okazuje się, że na Białorusi za chwilę Armia Krajowa to będą, to będą nazistowscy bandyci, no i oczywiście to jest, to jest myślę krok, który, który powinien w pewnym momencie o pewnej mierze orzeźwić z polskich sympatyków Aleksandra Łukaszenki. Nie zmienia to faktu, oczywiście, nie zmienia to faktu, dla mnie jest o jeden krok za daleko, natomiast nie zmienia to faktu, że polityka władz w Warszawie do tego doprowadziła, bo gdyby rozmawiano z mińskiem, to Mińsk prawdopodobnie liczyłby się ze Zdaniem Polskim i tak daleko by się nie posuwał, ponieważ teraz Polacy są z definicji elementem wrogim wobec państwa białoruskiego, no to do aparatu sprawiedliwości, do aparatu bezpieczeństwa poszło hasło rób na co chce. I można każdy nawet najbardziej absurdalny krok wobec. Polaków wysnuć. No i państwo polskie powinno, powinno zareagować, tylko że nie pomogą tutaj żadne sankcje. I broń Boże, proszę nie odebrać tej mojej wypowiedzi jako to, że przechodzę teraz do obozu tych, którzy będą krytykować Łukaszenkę w czambuł i bronić Andrzeja poczobuta z gazety wyborczej. Broń Boże! Ale no warto by jednak, by jednak zasugerować, że, że no, nawet takie represje, retorsje, nawet takie... Takie po prostu wręcz państwowe akty zemsty na całych grupach narodowościowych, no warto by było, żeby miały jakiś sens. A to, co, to, co pokazują władze w Mińsku, to już jest kompletny, kompletny odlot. Niestety myślę, że to, że Pratasiewicz, żołnierz batalionu Azow, był uchodźcą politycznym w Polsce. To będzie woda na młyn właśnie, właśnie takiej e, propagandy, więc no, po obu stronach warto być e, konsekwentnym. E, w każdym razie Białoruś sprawi nam jeszcze problemy i sprawi nam je na nasze własne życzenie. Jest to bardzo smutna sprawa. Pytanie, ile jeszcze Białoruś sobie, sobie sama sprawi problemów, bo Dalsze pogłębianie izolacji politycznej, ekonomicznej w jakimkolwiek jakby aspekcie, to będzie powodowało po prostu pogłębienie uzależnienia się Białorusi od Rosji. A tego myślę, że i my nie chcemy, mimo wszystko dobrze by było, żeby na Białorusi była zachowana jakaś równowaga sił. To raz a dwa, żeby żeby jednak, jednak obóz Aleksandra Łukaszenki też no, w momencie, kiedy stanie się całkowicie zależny od, od Moskwy, straci dużą część swojego potencjału politycznego, może po prostu w pewnym momencie przestać być e, potrzebny. Czas pokaże, w którą stronę pójdą wypadki. Dziękuję bardzo.